Pałac w Kopicach przez wielu historyków nazywany jest architektoniczną perełką Opolszczyzny. Obiekt przez ostatnich kilkadziesiąt lat popadał w coraz większą ruinę i dzisiaj mało kto wierzy, że jeszcze kiedykolwiek uda się przywrócić jego dawny blask. Jak się jednak okazuje, nie brakuje mimo wszystko osób, które wierzą, że perełka Opolszczyzny wróci do czasów świetności, a te, przypomnijmy, skończyły się wraz z II wojną światową. Dzień dobry, nazywam się Maciej Miszok, jestem z Katowic, z wykształcenia jestem historykiem i finansistą, a z zamiłowania pasjonatem pałacu w Kopicach. Z Katowic do Kopic jest spory kawałek drogi. Dlaczego akurat zainteresowała pana ta tematyka? Tak, możecie samo państwo się zapytać, czy pan tutaj, dlaczego Joanna Gryczek wybrała sobie pałac w miejsce Kopice jako swoją rezydencję. Ja akurat nie miałem tego dobrego wyboru jak Joanna. Joanna miała pieniądze, przez co z Szafgoczem, z Hansem Urlekiem wybudowali przepiękne założenie neogotyckie. A ja, jak zobaczyłem pierwszy raz, jakieś 25 lat temu, w Bibliotece Śląskiej, pałac w Kopicach, no pokochałem go. Ponad 25 lat trwa ta pasja, jak już pan nam wyznał. Co znajduje się obecnie w pana zbiorach? Wiemy, że są to pocztówki, że są to zdjęcia. Ile tego jest? Przez te ćwierćwiecze udało mi się gdzieś około niecałe 200 sztuk pocztówek i zdjęć zebrać. Do tego są jakieś tam książki związane o Kopicach, czy przedstawiające ogród w Kopicach, który zaprojektował Wilhelm Hampel z Kopic, który w późniejszym czasie został wyróżniony tytułem cesarskiego ogrodnika. No jest trochę tych rzeczy, ale to nawet powiem szczerze, mi jest sam trudno powiedzieć, co tam jest jeszcze. Jestem w trakcie cały czas zbierania i zwiększania tych zbiorów, które będą niebawem, że tak powiem, też widoczne, mam nadzieję, w publikacji, która powstanie gdzieś w 2018 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach. Dzisiaj mamy troszeczkę ułatwiony sposób zbierania tego typu materiałów, bo mamy internet. Natomiast przed 25 laty, kiedy pan zaczynał, jeszcze takich możliwości nie było. Proszę nam zdradzić sposoby, dzięki którym wszedł pan w posiadanie tego typu właśnie materiałów. No na pewno to nie była kradzież, się tak śmieję. To było albo chodzenie gdzieś tam po różnych znajomych, którzy coś tam zbierali, starszych, którzy mieli jakieś materiały związane z Kopicami, a ich za bardzo nie interesowało. To albo było kupno, albo z czasem też i wymiana. I no wiadomo, że jako młody człowiek, niezaangażowany jeszcze w rodzinę, mogłem sobie to na to wtedy pozwolić, bo no, jakieś hobby trzeba było mieć. Jedni mieli na inne używki, a moim używką był właśnie hobby kolekcjonerskie. Po wojnie, ale także w latach 90. możemy dzisiaj śmiało powiedzieć, że nastąpiły wręcz barbarzyńskie czasy dla pałacu w Kopicach, ale też dla wielu innych tego typu zabytków na terenie całej Polski. No i dzisiaj dowiadujemy się, że niektóre rzeźby, niektóre obrazy, niektóre dzieła sztuki mogą znajdywać się, tak jak pan wspomniał, gdzieś na granicy polsko-niemieckiej, tak naprawdę nie wiadomo gdzie. A gdzie jeszcze w takich najbardziej nietypowych, najbardziej, moglibyśmy powiedzieć, nieoczekiwanych miejscach znajdowały się pamiątki z tamtego właśnie pałacu? Najbardziej nieoczekiwanych, czy z tego pałacu, to nie wiem, ale się śmieję, że jeżeli państwo szukacie jakiekolwiek zabytków, to zacząłbym od Warszawy. Był dekret Bieruta, który mówił, że wszystkie dobra przejęte po wojnie, to z terenów, że tak powiem, po niemieckich, mają iść na budowę Warszawy. Z tego co wiem, dosyć dużo rzeźb na przykład pojawia się też w Warszawie. Zresztą są lwy z jednego z pałaców Szafgoczów, tutaj z Kołogrodkowa, które prawdopodobnie są na przykład w pałacu w Wilanowie. Ponad 1300 rzeźb, jeżeli dobrze pamiętam. 42 rzeźby. Imponująca liczba. Czy wiadomo, dlaczego akurat tyle? Próbowałem do tego dojść, czy to nie jest jakaś numerologia związana z rodem Szafgoczów, no bo Joanna takiego rodowodu nie posiadała, ale niestety nie. Przypuszczam, że to była fanaberia tak naprawdę hrabiny, która wychowana w takim duchu, jakim była wychowana, chciała dać swoim dzieciom też takie, że tak powiem, różnego rodzaju niespodzianki, bo w ogrodzie na przykład spotykaliśmy tak zwane gnomy, krasnale, których było bardzo dużo. Przypuszczam, że to mogły być tego typu postacie. Ale dlaczego doszło do tego, że tak okazała budowla, tak wspaniały obiekt architektoniczny uległ zatraceniu? Tego dowiecie się już po krótkiej przerwie muzycznej.